Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, już witajcie w czwartym odcinku z gry Detroit Become Human, 21.14. Jesteśmy znów w Karum i zobaczmy, co tutaj robimy. No, Todd śpi, na czekanie. Kolacja gotowa. Tak, już idę. Podaj jedzenie. No dobrze, podajemy. W kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam, co mogłam. Spaghetti, jak... że prawie nic nie było, to fajne jedzonko. Nabieram ochoty na zjedzenie sobie lasagne czy czegoś. Słusz, ale perspektywa inna. O, teraz jest dobrze. Woda. Zabawne. Nalejemy najpierw jej. Straciłam robotę przez androidy. Zaczyna się żalić. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Taki naciupany jeszcze. Idę i kupuję pieprzonego androida. Uszedł na to. No dobrze, na razie. Bo androidy są kurwa zajebiste. Nie walają, nie męczą się, nie smęcą. Zaczyna się żalić. Bo jeszcze są tak idealne, że zjebały mi całe życie. Ale rzucił krzesła mi Alice, już jakby chciał uderzyć coś tego stylu. Dobrze, oglądaj. No co się gapisz? Masz jakiś problem? Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Tak, twoja. Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Spierdoliła z domu z jakimś jebanem dziękowym! Twoja wina. Ja to nie! Twoja jebana wina! Przemówmy mu, który są kuczego. Nie wiem. Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! Chodźmy do Alice. Zostań tu. Nie masz się nawet ruszyć. Albo stukać się gorzej niż ostatnio. Ale... nie rusz się, ale... to coś... Łamiemy nasz system. Zobaczcie, blokada tutaj jest ta. Łamiemy tą blokadę, patrzcie. Złamaliśmy system. Alice? Przemów to Dawid do rozsądku. Nic to nie da, on już jest taki napruty, nic to nie da. Idź do Alice. Była broń w pokoju Todda. Idziemy do Todda. O nie, czy jak najszybciej, musimy Proszę! Nie bijej! Dosyć tego! Daj jej spokój. Ręce do góry, uwaga, postrzelam. Odłóż pistolet i wynoś się stąd. To rozkaz! Nie, masz ją zostawić w spokoju. Zostaw ją. Będziesz mi rozkazywać? Co mi zrobisz? Zastrzelisz mnie? Zabijesz? Jak będzie trzeba, to dam radę. O! Chyba się zepsułaś. Trzeba będzie to naprawić. Chcę nas bić. Może? Okej, okay, dajemy radę. Trudniejsze sterowanie. Trudne. Uważaj! Boże, mikrofon mi się wywrócił!
Okej, działa. To suko. Ło. Muszę trząść padem, dosłownie, no. Patrzcie. Przestań, tato! Nie bij jej! F2. Szybę wybił, tyle ma siły. Daj jej spokój! Jesteś moja i masz mnie słuchać! I co? Nie żyjemy? Chyba zdechliśmy. Nie, uff. Bo jak postać stracimy, to jest automatycznie po nas. Postać już nie wróci do końca gry. Po prostu nie będzie. Kara AX400. Czekamy. Został. Autobus widzieliśmy tu wcześniej. Uciekliśmy z domu. Początek odcinka fajny. Przynajmniej nas nie walną. Burzliwa noc, 25%. Kara strzeliła do Toda. A zobaczcie, tych zakończeń jeszcze było trochę. Jakieś wcześniejsze zakończenie. Czy jakbyśmy na przykład się w ogóle nie ruszyli, to po prostu by zginęły. W sensie by Alice, byśmy jej nie pomogli. Dobra, wracamy. 25 listopada. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym razem zadaję sobie to samo pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć. Tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla. Sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. No. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Szkocka? Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Ta, o to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Fajny jest Karol. Ciekawe, co teraz będziemy robić. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. Dzwoń na policję. Bo, dzwonimy. Policja, słucham, w czym mogę pomóc? Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. No dobrze. Karol, idziemy. Leo? Leo! Leoś! Co ty wyprawiasz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Stanowi układa się okres ojca. Prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni! Opanuj się, Leo, nic
w ten sposób nie osiągniesz. No argumenty takie. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest, tato? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym jest fajny? Będzie tak samo jak z Larym. Chodź, pokaż, co potrafisz! Chyba jeszcze nie wiecie, co się stało. Markus, nie waż mi się bronić, jasne? Nie broń się. Najlepiej nie rób nic. To jest nie fair. No dalej, wal! Na co czekasz? Nie broni się? Dzisiaj pytania? To nie fair. O co chodzi? Jednak jest. A Karol chyba się kusi. Czy ma zawał? Zobaczcie. Tak. Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Nie no. A mogę nic nie robić? Nie no dobra, musimy. Łobo, patrzcie jaki Markus jest zdenerwowany. Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Kiedy cię zniszczę, jeszcze będę z tatą. Popchnę Leo. O. Nie mówcie, że go zabiłem. Leo. O mój Boże. Leo. Nie chciałem. Naprawdę. Myślałem, że on go tylko lekko popchnie. Karl, ja... Oni cię zniszczą, Markus. Musisz stąd iść. Uciekaj stąd. Błagam. Karl, nie. Nie, proszę, nie chcę cię opuszczać, nie każ mi. Nie chcę stąd odchodzić. Wynoś się! Oni już przyjechali. Idź! Każe nam uciekać. Markus! Ani kroku dalej! Straciliśmy właśnie postać. Były dwa zakończenia. Straciliśmy właśnie postać. Główną, najważniejszą postać. Na początku gry. No, teraz przesłuchanie tego. Dlaczego chwyciłeś za mnie? Już jedną postać straciłem. Świetnie. Ile byłeś na strychu? Nic nie gada. Czemu nie próbowałeś uciec? Patrzcie, jaki jest poraniony. Powiedz coś do cholery! Widzicie te ślady na głowie? Jebać to, idę stąd. Marnujemy czas przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć. Jakby nie patrzeć, to nie człowiek. Androidy nie czują bólu. Uszkodziłyby się. Nadal by milczał. Czyli jak? Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, mądralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham. Ech, tego już nie lubię na początku. Jest fajny, miły. Widzicie, on śmiało, mi pozwolił. Masz go dla siebie. A tamten to jest taki już taki denerwujący. Taki. Nie umiem tego ująć, taki chamski. Taka chamska szmata z niego. No. Wydobą ci informację. Co on teraz odpierdala? Proszę, bo to jest... To mi samo do głowy przyszło. No dobra. O, zobaczmy. Odblokowaliśmy coś. Dobra, siadajmy.
Najpierw zanalizujmy. Pięć rzeczy. Tutaj widzimy. Zeschnięta krew, wiek próbki 19 dni, analiza DNA. Ortiz Carlos. O. Moduł HK400, pomoc domowa, data wyprodukowania 29 maja 2030 roku, 8-latek, staruszek już. Poważenia. Poważenia, pierwszy ślad jest sprzed 16 miesięcy od papierosów. Ten Carlos na nim gasił papierosy? Widać na głowie też. Dioda? Dioda analiza. Oznaka niestabilności programu niska. Aha, czyli to jest niestabilność programu niska. Prawdopodobieństwo samozniszczenia niskie. Tutaj został uderzony kijem. Ślady uderzenia. Niekrytyczne obrażenia drugiego stopnia spowodowane kijem baseballowym. No okej. Okay. Przesłuchujemy. Musimy optymalny poziom stresu uzyskać, żeby dostać zeznania. No dobrze. Rany. Masz uszkodzenia. Twój właściciel? Musimy go nastraszyć. On cię pobił? Odkryliśmy te zdjęcia. Teraz możemy mu je pokazać. Poznajesz go? To jest Carlos Ortiz. Zaćgan. 28 ciosów. A to napisano na ścianie jego krwią. Nadal za niski, ale pomału idziemy do celu. Zagrożeń. Od samego początku odmawiasz zeznań. Zmuszasz ich do podjęcia drastycznych kroków. Tego właśnie chcesz? Nadal za niski. Okej, zaufanie, wysądy i pamięć, groźba. Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Robi się optymalny, ale nadal niski. W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Patrzcie! Nie rób tego! To wysądowanie to jest czegoś, co oni się boją. Co? Co oni chcą mi zrobić? Chcą mnie zniszczyć, prawda? Powiem wam prawdę. Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Robi się taki nie już... mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się dobry stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Jak będzie za wysoki, to się zniszczy. Jak za niski, to nam nic nie powie. Kłamstwo. Tak czy siak, w końcu by cię dorwali. Po prostu byłem szybszy. Gdyby oni cię znaleźli, po prostu zabiliby cię na miejscu. O, trochę źle. Nie chcę umierać. To zacznij gadać. Ja... Nie mogę. Nadal za niski. Wybierz podejście. Jest 58%? Przekonaj, będę naciskał. 28 ran kłutych! Chciałeś mieć absolutną pewność, tak? Odczuwałeś gniew? Złość? Ło. On się wykrwawiał! Błagał o... Naciskaliśmy dalej. Może przejść poza granicę, bo już ledwo. Przejdź za granicę. Litość! Ale tego dzikałeś! Dzikałeś! Jest dzikałeś! Za dużo! Dzikałeś! Proszę! Poddaję się. Okej. Okej. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Okej. Jest wszystko dobrze. Przekonamy. Jesteś maszyną, masz być posłuszny, więc się słuchaj! Mów, co się stało! Wiem, że masz mętlik. I się boisz. Przeraża cię to, co się stało. Pogadajmy.
poczujesz się lepiej. Przerazimy go. Będą cię męczyć. Bardzo długo, aż im wszystko powiesz. Ale nie musi tak być. To twój wybór. Za wysoki o procenta, no. Perswazja nieudana. Kurczę. Próbujemy jeszcze raz? No dobra, no to spróbujemy. Jesteśmy z powrotem w tym samym momencie, dokładnie tam jakieś parę sekund do tyłu. Mamy optymalny poziom, teraz musimy to utrzymać na tym optymalnym. Przekonaj. Damy zrozumienie, żeby się tak obniżyło, a potem je podwyższymy. Będzie dobrze. I frustracja. Nie można cię za to winić. Widzicie? Teraz obojętność. Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo. Zobaczcie, tak? Trzymamy to, tak? Przyznaj się, a zapewnię ci ochronę. Obiecuję, że nikt cię wtedy nie skrzywdzi. Dręcz mnie dzień w dzień. Udało się. Robiłem wszystko, co kazał, ale zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia wziął i zaczął mi wykładać. Przepraszam. Pierwszy raz w życiu poczułem strach. Bałem się, że mnie zniszczy, że przez niego mogę umrzeć. Poczuł jakby taką emocję, on nie czuł emocji, a nagle on poczuł. Hank, sympatia. Złapałem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę. Więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze. Aż się przewrócił. Wszędzie była krew. Pytamy go. Tego RA9. Taki napis na łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Koniec gruźb. Koniec upokorzeń. Będziemy. Dmucham w mikrofon z nudów. Hihi. Powód? Napisy? Czemu napisałeś jestem żywy na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Musiałem to napisać. Ach, jeszcze mi się odbija. Żeby wiedział, że się mylił. Coś lekkostrawnego zjadłem i jeszcze tak trudno. Rzeźba? Kiedy zacząłeś odczuwać emocje? Na początku, kiedy mnie biło, nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Tak samo jak Markus, ale Markus już nie żyje. Poczułem wściekłość, nienawiść. I już wiedziałem, co muszę zrobić. Rzeźba? Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? To ofiara, która miała mnie ocalić. Strych? Czemu schowałeś się na strychu, zamiast uciekać? Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się. Bo się bałem. Bał się, czy jak oni odczuwają emocje, to to wiecie. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? Era 9. Co to właśnie oznacza? Tylko Era 9 nas ocali. Era 9. Kim jest Era 9?
Wiecie, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie... Oni tą taką awarię ze sobą mają, to odczuwają emocje. No dobrze, no to idziemy. Stąd. Bo żeby się nie zniszczył, bo ma takie te... Jest bardzo wysoki poziom stresu u niego teraz. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Poziom stresu gwałtownie rośnie. Może zaraz się zniszczyć. Co ty kurwa robisz? Zainterweniuj. Proszę, nie dotykaj go. Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował. Zaraz się zniszczy, a potrzebujemy z niego informacji. Nie rozumiesz mnie. Jak się zniszczy, nic z niego nie wyciągniemy. Mówiłem, żebyś kurwa zamknął mordę. Chris, zabierzesz go stąd czy nie? Staram się. Nie pozwolę wam tego zrobić. Zostawcie go natychmiast. Ostrzegałem, skurwysynu! Dosyć tego! Nikt cię nie prosił o interwencję, Hank. Powiedziałem dosyć. No, Hank jest po mojej stronie. Jak zawsze. Przynajmniej po raz pierwszy. Znam go jakieś pół godziny. Nie ujdzie ci na sucho. Może więcej? O, obrazi się jeszcze. Księżniczka. O. Wszystko w porządku. Już koniec. Nikt cię nie skrzywdzi. Proszę, nie dotykaj go. Daj mu spokojnie odejść. Nie sprawi problemu. Prawda leży wewnątrz. O co chodzi? Wewnątrz czego? Co? Zobacz, no nawet niestabilność programu rośnie. Przesłuchanie. Może tak dla odmiany. Dobrze, to my się zaczniemy w kolejnym odcinku, ale w tym jeszcze zrobimy jedną rzecz. Zobaczmy dodatki. Przechodzenie do sekcji dodatki. Mamy 2000. Zobaczmy galerię. Co tutaj nowego mamy? Konora, Alistoda, no, drugi wygląd Markusa, dwóch Karlów Manfredów. Zobaczcie, parę osób. Carlos Ortiza, androidy. Czy w ogóle kogoś nie potrzebujemy kupić? Jakiś chłopiec. Tego nie mamy, a to wygląda jak jakiś... Nie wiem co w sumie. Magazynów zobaczmy ile już mamy. Raz, dwa. No trochę już tych magazynów widzieliśmy. No dobra, nie będę na to patrzał. Przecież filmikowe filmy, koncepty. Zobaczmy, pakiet zdjęć. Pakiet zdjęć. Pakiet zdjęć, jak to miało wyglądać, jak pierwowzorze, bo to się nie dzieje w takim miejscu, przykładowo... No, patrzcie, pierwowzorze miał policjant inne miejsce, że się tam ojciec nie na stoliku, a on przy stole został zabity. Pierwowzór Konora. A to miał pierwowzór tego... Daniela. Patrzcie, jak tutaj wszystko tak poniszczone. Patrzcie, jaki ma model. F45, coś tam. Miał tak wyglądać, zobaczcie. Postrzelony w trzech miejscach. Równy z krwi. Słat. Tak
taki pakiecik sobie oglądniemy. Patrzcie, byliśmy w tym sklepiku. Takie przedmieścia. Dom. Oj, ten taki schobeczek Alice. Alice miała na początku tak wyglądać. Miała mieć psa plecak. Taki z tych, albo jeden z tych zwierzątek, taki wygląd. Miała chodzić z takim, zobaczcie, takim miśkiem. Kara. Pierwsze koncepty. Dobra. Myślę, że to będzie na tyle. Ja byłem Riczko. Na razie. No i cześć. Widzimy się już w kolejnym.